Proszę o odczytanie werdyktu jurorów. Mikrofon jest przygotowany. Dzień dobry Państwu. W imieniu wszystkich jurorów witam Państwa serdecznie. Publiczność wspaniała, wytrzymała, że ileś tam czasu, kiedy jury obradowało i były pisane dyplomy, Państwo, żeście tutaj czekali. Bardzo miło. I teraz już informacja o konkursie. Tak jak już nasi poprzednicy tu mówili, 34. Wojewódzki Przegląd już zakończony, protokół podpisany. Zgłosiło się do przeglądu 10 orkiestr i tak jak Państwo byli świadkami, słyszeliście, wszystkie orkiestry zaprezentowały się w przemarszu i w koncercie tutaj na scenie. Mam nadzieję, że Państwu również podobały się wszystkie orkiestry. My jako jurorzy oceniliśmy wszystkie orkiestry w przemarszu i w koncercie. Zgodnie z regulaminem konkursu te dwie pozycje są razem łączone i z tej racji wychodzi dopiero ogólna ocena, jaką uzyskała orkiestra. Dlaczego tak? Bo w pierwszej kolejności, Szanowni Państwo, są to orkiestry marszowe. A jeżeli zagrają ślicznie na scenie, to jest wielki sukces, bo przecież to jest ruch amatorski. Młodzież. I tu poproszę Państwa o potężne brawa dla dyrygentów i wszystkich wykonawców, bo to są wielkie osiągnięcia. Zdradzę Państwu tajemnicę, że te orkiestry systematycznie, dwa razy w tygodniu, a jeszcze i młodzież w domu musi ćwiczyć, żeby osiągnąć takie sukcesy, jak tu słyszeliśmy na scenie. Jest to wspaniały wyczyn naszej młodzieży, na którą liczymy, bo to jest kolejne pokolenie przechodzi, bo już teraz orkiestr typowo takich dojrzałych niewiele, sama młodzież. I tu gratulacje dla tych dyrygentów, którzy mają tę umiejętność pozyskania tych młodych ludzi, by kontynuowali naukę. Bo powiem wprost, w małych miejscowościach to jest filharmonia, która przybliża muzykowanie młodemu człowiekowi. I później idąc w świat, jak jest już dojrzały, wie wiele więcej, bo cały świat muzykuje. I myślę, że my nie jesteśmy jakieś tam na najniższym poziomie, bo nasze orkiestry ochotniczych straży pożarnych wyjeżdżają za granicę i przywożą wspaniałe osiągnięcia. Jesteśmy pod tym względem mocni. Ochotnicze straże pożarne stoją wysoko pod względem orkiestr typowo marszowych i typowo nawet koncertowych. Także wielki sukces dla nas, że możemy się tym pochwalić. A teraz już krótka informacja, bo protokół posiadam tutaj i będę po kolei. Emocje widowni są już naprawdę, tak, sięgają zenitu. I już czytam od samego początku. Protokół 34. Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w Nałęczowie. Skład jury: Marian Chmielewski, przewodniczący, Jerzy Zawisza, członek, Mariusz Dziubek, członek. Po wysłuchaniu
koncertów konkursowych i przemarszów postanowiło przyznać punkty i ustalić zajęte miejsca. Od wyróżnień, panie przewodniczący. I wyróżnienia będą... Ach, tak, wyróżnienia. Orkiestra OSP Kraśnik. Bardzo prosimy. Brawa, brawa, tak, dla każdej orkiestry. Bardzo prosimy kapelmistrza. Puchar ufundowany przez dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie wręczy pani dyrektor, ale chyba jest nieobecna. Myślę, że jest obecna. Zapraszamy serdecznie. No, bardzo proszę. Pani dyrektor Jadwiga Bednarczyk. Zapraszamy serdecznie. Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. Pani Jadwiga Sawa Bednarczyk. No. Puchar odbierze kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP w Kraśniku. Jest to wyróżnienie. Brawa. Brawa, brawa, tak, dla każdej orkiestry. Kolejne wyróżnienie to Orkiestra OSP Milanów. Zapraszamy. Proszę członka zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie, Kacpra Żonda, o wręczenie pucharu dla OSP w Milanowie. Puchar prezesa OSP w Nałęczowie. I kolejne wyróżnienie to Orkiestra OSP Ostrów Lubelski. Tutaj poprosimy o wręczenie pucharu komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nałęczowie Joannę Kozieł-Rząd. I kolejne wyróżnienie to Orkiestra OSP Puławy. Prosimy kapelmistrza i proszę o wręczenie prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku OSP RP w Nałęczowie, drucha Mariana Żabę. I kolejne wyróżnienie Orkiestra OSP Poniatowa Wieś. Poprosimy kapelmistrza, a o wręczenie poproszę dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie Tadeusza Szyszko. Drodzy Państwo, i na tym zakończyliśmy etap wyróżnień. Przejdziemy teraz do etapu nagród. Teraz rozpoczną się już nagrody od piątego miejsca wzwyż. I piąte miejsce uzyskała Orkiestra OSP Szastarka. Duże brawa! Puchar starosty Puławskiego Danuty Smagi wręczy radny Rady Powiatu, druh Marian Żaba. Radny Rady Powiatu Puławy. I czwarte miejsce Orkiestra OSP Józefów nad Wisłą. Ogromne brawa. Puchar. Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wręczy wicemarszałek Sebastian Trojak. Drodzy Państwo, za pucharem w ślad idą oczywiście odpowiednie gratyfikacje finansowe i osoby wręczające puchar są też fundatorami tychże nagród. I kolejna orkiestra OSP Niedźwica Kościelna, trzecie miejsce. Poprosimy o wręczenie pucharu burmistrza miasta Nałęczów Wiesława Partykę.
to trzecie miejsce. I drugie miejsce, orkiestra OSP Lubartów. Puchar wręczy prezes zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie, druh Marian Starownik. Drugie miejsce dla OSP w Lubartowie. I myślę, że teraz wszystko już się stało jasne, bo została nam jeszcze jedna orkiestra bez pucharu. Panie przewodniczący, no, proszę ogłosić oficjalnie. No właśnie, jeśli ktoś śledził, to już może wiedzieć, kto uzyskał pierwsze miejsce. Jest to orkiestra OSP Tomaszów Lubelski. Puchar marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wręcza Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego. Gratulacje dla OSP Tomaszów Lubelski. Ogromne brawa publiczności. Ale to jeszcze nie wszystkie nagrody. Minuta dla fotoreporterów. Trzymaj. Kapelnicz się cieszy z potężnego wyróżnienia, natomiast już przekazuje informację, że grę w marszu najlepiej wykonała orkiestra Lubartów. Ogromne brawa. Puchar za najlepszą grę w marszu, puchar komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Grzegorza Ajnowskiego wręcza zastępca komendantka starszy brygadier Szczepan Goławski. Najlepszy kapelmistrz dzisiejszego 34. Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Wdęty. To właśnie ten sam dyrygent, którym jest w orkiestrze Lubartów, Andrzej Zaremba. Kolejny puchar wręczy przewodniczący jury, Marian Chmielewski. Andrzej Zaremba, najlepszy kapelmistrz i jak się okazuje najlepiej prowadzący grę w marszu. Serdeczne gratulacje. Pozostało nam jeszcze kilka nagród, proszę bardzo. Może jeszcze przeczytam tylko jeden punkt, który jest bardzo ważny, że w przeglądzie regionalnym Zarządu Głównego Związku OSP-RP Województwo Lubelskie reprezentować będzie orkiestra Tomaszów Lubelski, OSP Orkiestra Lubartów, OSP Niedźwica Kościelna, Józefów nad Wisłą i OSP Szastarka. Te pięć orkiestr spotkamy w przyszłym roku na przeglądzie regionalnym. Życzę wypoczynku, a później znów do ciężkiej pracy, żeby pokazać się w następnym roku. Tak jak w tym roku, wzorowo i elegancko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję przewodniczącemu jury. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilka wyróżnień. Bardzo proszę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej druha Mariana Starownika o wręczenie wyróżnień specjalnych tego przeglądu. Nie mam ich, są to